Wyobraźmy sobie miejsce wyjątkowo piękne. Na przykład pełen przepychu odnowiony i zachwycający pałac położony pośród wspaniałego ogrodu. A w jednej części tego zielonego gaju koncert z dobrą muzyką. Czy to miejsce idealne? Dokładnie tak. Znajdujemy się w miejscu magicznym, bo właśnie w kolejnym odcinku Lata z Hercem wybraliśmy się do polskiej krainy pałaców i ogrodów. Jeszcze niedawno przede wszystkim tylko te góry z majestatyczną Śnieżką górującą nad Karpaczem i Szklarską Porębą przyciągały rzesze turystów. Obecnie przyjeżdżają również dla unikalnego kompleksu 30 przepięknych rezydencji. My trafiliśmy z kamerą do jednego z najpiękniejszych pałaców Dolnego Śląska – pałacu w Wojanowie. Tego zabytku nie sposób obejść podczas jednego spaceru, dlatego najlepiej będzie go nam objechać. Ta perełka architektoniczna znajduje się nieopodal Jeleniej Góry. Festiwal Dell'Arte 2012 to pierwsza edycja wydarzenia artystycznego, tworzącego platformę dla spotkań miłośników i koneserów sztuki z artystami i znanymi osobistościami życia kulturalnego całej Europy. Organizatorami tego święta sztuki są Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze. Festiwal Dell'Arte to połączenie sztuk poprzez codzienne koncerty, wystawy, prezentacje, wykłady i spotkania poetyckie. To jest jak gdyby przedłużenie myśli romantycznej, która myślę bardzo mocno trwa i żyje w tym miejscu. Oczekujemy takiej bardzo interaktywnej reakcji publiczności, dzięki której będziemy w stanie wznieść się jeszcze wyżej i dać tej dolinie to, co ona nam daje, temu pałacowi to, co on nam daje, tą siłę, to piękno, ten czar, tą magię. Festiwal Dell'Arte to jednak nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także możliwość obcowania z artystami. My byliśmy świadkami porannej kawy, na której nie zabrakło znakomitych artystów, jak chociażby naszej poetki Ewy Lipskiej. Każdy z artystów, który odwiedził to miejsce, stara się zaistnieć w sposób niebanalny. Tak też stało się z wystawą szkła artystycznego. Promyki Słońca są niemal współautorami tej wystawy. Podczas festiwalu niejednokrotnie padały słowa podziękowań dla jednego z najważniejszych jego sponsorów, firmy Hertz. Hertz to serce, a serce to duże uczucie wdzięczności i chciałbym tu wyrazić naprawdę moje wielkie przywiązanie do firmy Hertz, która bardzo mocno wspiera artystów i sztukę. Podczas naszej wędrówki po Dolinie Pałaców, Ogrodów nie mogliśmy ominąć przepięknego Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze, który jest uznany za pomnik historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej. Rozległy trójkondygnacyjny pałac wzniesiony został na wzgórzu na wschód od centrum Jeleniej Góry. Malownicza budowla z założeniem tarasowym zaopatrzona jest w liczne wieżyczki, wykusze oraz lodżie skierowaną ku zboczu i nieregularnie porozmieszczane okna. Wnętrza pałacu zachowały swój pierwotny wystrój oraz charakter. Będąc w tych rejonach, warto też zatrzymać się na chwilę w sercu Jeleniej Góry. Miasto nie bez powodu nazwane jest perłą Karkonoszy. Wspaniałe kamienice, uroczy rynek i wszechpanujące tu jelenie rogi sprawiają, że nie tylko Dolinę Pałaców i Ogrodów, ale też perłę Karkonoszy chce się odwiedzać nie tylko latem, ale także w pozostałe pory roku.